Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Michał Wolfram, a to jest kolejny film, który nagrywam w jeszcze w ciekawszym setupie niż ostatnio. Zapraszam was na film, gdzie będę grał w pierwszą grę wideo, jaką grałem w życiu na Windowsie. Tak więc zapraszam was na Syberię 1. No i jesteśmy w Val di Reine, gdzieś tam w Alpach i byliśmy świadkami nietypowej ceremonii, ceremonii pogrzebowej. Słyszeliśmy dzwony, widzieliśmy dosyć awangardowy tłum, który w tej ceremonii uczestniczył. Nie byli to ludzie, tylko automaty. A po co tu jesteśmy i czym będziemy się zajmować? To zorientujmy się, co tutaj mamy przed sobą. Ok, tu jest nasz bagaż. I tak, tego bagażu sami weźmiemy. Naprawdę nie mam już siły nosić tej walizki. Ciekawe, kto mógłby mi pomóc? Dokładnie. I tutaj na tej tablicy coś więcej się dowiemy. A więc z grubsza. Val di Reine to jest miasteczko, które gdzieś tam jest zlokalizowane w Alpach i w nim istnieje tak zwana fabryka Vorarlbergów, która wytwarza mechaniczne, nakręcane tak zwane automaty od ponad 800 lat. No i tworzą tutaj właśnie w tej fabryce znane na cały świat automaty, które w tej chwili jakby jeszcze istnieją i są rozsławione, ale no jakby nawał automatów, nawał współczesnych zabawek i robotów daje po sobie jakby poznać. Na początku były to zabawki jakieś tam teatralne, ale robią furorę. No i one są jakby bardzo często nakręcone przez specyficzny tak zwany klucz Vorarlbergów. Imperatorzy i tak dalej, a XIII wiek i wtedy nie istniał jeszcze przemysł zabawkowy i Hermann, jakiś tam Vorarlberg, zyskał zaufanie samego imperatora. Tak to wygląda z grubsza to uniwersum. Ale no, pogrzeb tutaj jakiś miał miejsce i zaraz dowiemy się, co to za pogrzeb. Nie mamy tutaj jeszcze jakichś dokumentów? No nie mamy. Więcej dowiemy się już z rozmowy, z tego co mi wiadomo. Tu jest jakiś robocik, automacik. Tak, oczywiście nie wolno mówić robotów. Za chwilę usłyszycie też dlaczego. I on coś tutaj próbuje zadzwonić w dzwoneczek, ale to się tutaj nie udaje. Ale mamy tutaj kluczyk, akurat to nie jest
klucz ten Vorarlbergów, tylko jakiś tam bardziej standardowy. No i nakręcamy tego właśnie gentlemana i spróbujemy nacisnąć. Zobaczmy, co się stanie. Oczywiście, oczywiście. Już idę, idę. No i przybył tutaj nam uprzejmy gentleman. Raz, o, witam. Witam panią. Chciałabym wynająć pokój. Moja firma zrobiła tu rezerwację na nazwisko Walker. Firma nazywa się Marson i Lormont Associates. A to ja jestem Walker. Oczywiście, panno Walker. Zapraszam do pokoju numer 6 na piętrze. Dziękuję. No tylko te walizki jeszcze. Nieszczęsne. Czy mógłby pan zanieść mój bagaż na górę? Proszę o wybaczenie, panno Walker. Zaniedbujemy tu trochę nasze obowiązki. Tak rzadko ostatnimi czasy podejmujemy gości, że niemal zapomnieliśmy o dobrych manierach. Więc pani jest Amerykanką. Czy to prawda, co mówią ludzie, że przyjechała pani kupić fabrykę? Nie fabryka. Dom Anny, dom Hansa. Przepraszam? Cicho bądź. Co za okropny dzieciak. Zdaje się, że nasze miasteczko nieco panią rozczarowało. Dzisiejszy dzień to dla nas wielki smutek, to dzień żałoby. Dziś jest pogrzeb panny Anny. Mamo smutne. Hans żywy. Hans daleko jest. Anna powiedziała to mamo. Anna lubi mamo bardzo. Mamo, tego już za wiele. Przestań naprzykrzać się pani. No dalej, jazda mi stąd. Cóż to ja mówiłem? A, tak, oczywiście. Panna Anna. To duża strata dla Vala Delaine, naprawdę. Teraz podobno zamknął fabrykę. A czyż to nie pani przyjechała tu, by temu zapobiec? Oczywiście nasza przyszłość spoczywa w pani rękach, panno Walker. Co? Anna Vorarlberg nie żyje? Oczywiście. Oto pani pokój. Mam nadzieję, że się pani spodoba, panno Walker. Proszę sobie odpocząć. Oczywiście ma pani pewnie przed sobą wiele pracy. Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wypełnią się radością. Oczywiście, bowiem życie w dolinie znów odzyska swój dawny rytm. Gdyby tylko widziała pani Vala Delaine wcześniej, było urocze. Przyjeżdżali tu ludzie z całego świata. Oczywiście, by kupować nasze słynne automaty. Ach, oczywiście. Jest poczta dla pani. Proszę nie zapominać, że zawsze chętnie służę pani pomocą. Więc tak wygląda początek naszej przygody. Dowiedzieliśmy się, że Kate Walker jest tutaj po to, by kupić tą słynną fabrykę, o której przed chwilą czytaliśmy. Tylko, że obecna osoba, która dzierżyła pełne prawa do tej fabryki, odeszła, zmarła, a to był właśnie jej pogrzeb, który widzieliśmy na samym początku. No i będziemy teraz musieli spróbować to odkręcić. Dowiemy się, jak sprawy się potoczą. Okej. Od Marsona i Lormonta, czyli od naszego pracodawcy, fax. 16 kwietnia 2002, czyli tak no dosyć już dawno temu. No ja już wtedy byłem na świecie, ale to jeszcze wtedy, w tamtych czasach jeszcze nawet komputera nie miałem pod ręką żadnego. Tak, klient się niecierpliwi, więc to było takie ponaglenie i musimy się skontaktować. Muszę powiedzieć Marsonowi o śmierci panny Vorarlberg. Mam nadzieję, że sprawy się nie skomplikują. Nie chcę tutaj zbyt długo zabawić. No tak, tutaj zbyt długo nie zabawimy. Więc dzwonimy.
Marson i Lormont, w czym mogę pomóc? Proszę mnie połączyć z panem Marsonem, mówi Kate Walker. Proszę poczekać. Witaj, Kate. Mów, jak idzie sprawa? Właśnie przyjechałam do Valadilajny. Jest tu mały problem, panie Marson. Obawiam się, że pani Vorarlberg nie żyje. To prawdziwe nieszczęście. O ile dobrze sobie przypominam, przewidzieliśmy tę smutną ewentualność i wiemy, że nie ma spadkobiercy. Tak, to prawda, ale... Więc w czym tkwi problem, Kate? Natychmiast skontaktuj się z notariuszem. Sekretarka prześle ci faks z jego adresem i list wprowadzający z naszej firmy. Bardzo dobrze, panie Marson. Dobrze, kończę już, Kate. Informuj mnie na bieżąco, he? Ja tylko... He? No cóż. Zresztą pokażę wam dosyć ciekawą sprawę. Ten telefon działa w pewnym zakresie. To znaczy w grze będą się pojawiały czasami numery telefonów, które będzie tutaj trzeba wprowadzić, bo bez tego nie pójdziemy dalej. Natomiast mały ja, ile miałem wtedy lat? Może 6, może 7. Próbowałem wprowadzać tutaj faktyczne numery. Powiedzmy tam o... Cholera! I w ten sposób nauczyłem się tego sformułowania, którego jeszcze wtedy jako maluch, powiedzmy, nie za bardzo znałem. Więc dobrze. Zobaczymy, czy doszedł już faks. A w sumie pokażę wam tutaj ciekawego easter egga. Tu jest taki korytarz, do którego można wejść, ale w nim nic się nie da zrobić. Więc o tyle taka awangardowa rzecz, że przygotowali jedną planszę, jakby która do niczego się no tutaj w tej grze nie przydaje. Ale dobrze, idziemy do pana portiera, zapytamy go jeszcze o tego Momo, bo on wydał się trochę kontrowersyjny, skoro mówił o Hansie, o tym, że to jest jego dom, o tym, że ten Hans żyje, no ale najpierw dowiedzmy się o faks. Wróciłam. Panno Walker? Czy nie przyszedł do mnie jakiś faks? Sprawdzę. Zdaje się, że telefon dzwonił wcześniej. Czy mógłby pan sprawdzić? Oczywiście, madam. Natychmiast. Dziękuję bardzo. Okej, kolejny faks do pana Alfoltera. Nasz przedstawiciel pani. Dziękuję. Do usług. To do usług było takie, kurde, słychać było tam przegłos, ale jaja, patrzcie. A w sumie już chyba tego nie usłyszymy w innym dialogu. Ale dobra, porozmawiamy najpierw o tym Momo. Kim był ten chłopiec, który wcześniej rysował tu coś na stole? Czy to pański syn? Boże, uchowaj mnie. Nie, w żadnym razie. To nie jest zły chłopiec, nie. On jest tylko bardzo prosty. I to wszystko. Co łączyło go z Anną Vorarlberg? Momo to taki nasz wioskowy głupek. Anna wzięła go pod swoje skrzydła. Bez wątpienia musiał przypominać jej młodszego brata. No i ciągnie swój do swego. Jak to? Miał pan na myśli, że Anna Vorarlberg także była opóźniona? Ależ skąd? Nie, w żadnym razie. Była samotnikiem, zamknięta w sobie. Ten młody chłopiec, który był tu wcześniej, mówił coś o jakimś Hansie. Kto to jest Hans? Momo mówił o Hansie Vorarlberg, młodszym bracie Anny, który od dawna nie żyje. To było tak dawno. Już nikt go tu nie pamięta. A teraz jeszcze te automaty. To będzie ciekawe. Te roboty są takie urocze.
Zauważyłam, że w Valadilajne macie ich całe mnóstwo. Proszę uważać na słowa, proszę pani. Automaty Vorarlbergów to nie roboty. Jeśli nie chce pani narazić się mieszkańcom, proszę nigdy, ale to przenigdy nie wymawiać tu słowa robot. Dobrze. Jaka jest więc różnica pomiędzy automatem a robotem? A, tak naprawdę to nikt tego nie wie. Bardzo sympatyczny jest pan portier. No, tylko niewiele się od niego to wiemy. Okej, dobra, o Annę już w sumie nie będziemy pytać. Idę rozejrzeć się po Valadilajne. Do zobaczenia później. Oczywiście. Jak pani sobie życzy, panno Walker? A jeszcze co jest ciekawego, to jest to, że wcześniej tutaj bardzo padał deszcz. Jak widzieliście, Kate miała parasol, szła pod parasolem z tą walizką. A teraz właśnie od kiedy przyszedł ten faks, od kiedy się zakończył dialog w sprawie tego faksu, to właśnie deszcz ucichł. Dobra, podnieśmy to, co tutaj ten Momo porozrzucał, bo to się nam może wkrótce przydać. I tutaj on sobie coś rysował z tych trybików. Być może jakiegoś automata chciał zrobić, a być może coś próbował rozpracować. To się też dowiemy już niebawem, co próbował rozpracować, ponieważ te rzeczy, które podnosimy, zawsze mają jakieś znaczenie. No i ta muzyka, ona jest na tyle wyjątkowa po prostu. No. Jedna w swoim rodzaju. I nadaje tej grze naprawdę wyjątkowego klimatu. Dobra. Po tym miasteczku jeszcze się na pewno rozejrzymy w dalszym ciągu, w dalszej części, bo jest ono niby małe, ale ma dużo do zaoferowania. No, pan piekarz sobie tutaj stoi. Co nam pan powie, panie piekarzu? Dzień dobry, czynny. Chciałabym coś kupić w piekarni. Niestety nie. Nie da rady. Zamknięte. Zaczekam. Może pani czekać, ale dziś nieczynne. Aż do jutra. Dziś pogrzeb. Żałoba. Przykro mi. Proszę przyjąć moje kondolencje. Bez obaw. Z powodu śmierci Madame Vorarlberg wszystkie sklepy są zamknięte. Decyzja burmistrza. Proszę przyjść jutro. Jutro już mnie tu nie będzie. Szkoda. No właśnie, szkoda. No cóż, poszukamy zatem rezydencji naszego notariusza. Bardzo ciekawe te domki są tutaj. Takie niespotykane, ale widać, że to jest po prostu dosyć wyjątkowe i dziwne uniwersum. Trochę mi przypomina, jak chodzi o te, powiedzmy, te wzory na tych oknach, takie właśnie, powiedzmy, takie secesyjne. Przypomina mi grę Podróż do wnętrza ziemi. Dobra, to jest faks drugi. Położymy to temu gentlemanowi. Tutaj ma takie jakby rurki do oczek, do oczków. Zaraz zobaczycie co i jak. Te glicze też są zabawne. Ja wszyscy się zastanawiam, co skłoniło tego notariusza, żeby sobie patrzył przez tę rozmowę. Żadnego dzwonka nie było słychać. Ciekawy ma ten gest, wiecie, tego zapraszania i otwierania drzwi. Taki dosyć ciekawy, kurczę, wideodomofon. Ale dobra, idziemy do notariusza, zobaczymy, co nam powie. Witam pana. Panna Walker, jak mniemam, jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panno Walker, proszę. A jakbyśmy nie usiedli, to teraz jest taka ciekawa, ta w sumie. Tutaj nie pójdziemy? Nie ma potrzeby tam iść. Tak, mnóstwo tutaj jest takich miejsc, gdzie nie ma potrzeby tam iść, a się świecą. No ale cóż, tak gra jest skonstruowana. Ja będę się starał z wami chodzić tam, gdzie jest potrzeba iść.
Powinnam usiąść. Powinnam usiąść. No tak. No cóż, siadamy. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście, oczekiwałem pani. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niżli wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Vorarlberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć tę transakcję jak najszybciej. Rozumiem. Aż nazbyt dobrze, panno Walker. Widzi pani, jest spadkobierca, panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, madame Vorarlberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panno Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Vorarlberg przysłała mi ten list 2 dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam pani ów dokument. Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Valadilajnę i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Vorarlberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Vorarlberg przebywa gdzieś na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. Okej, okay, zaraz zobaczymy o tej Syberii. Tak, jestem już stara. Powtarzam, Hans żyje. Hans nie lubił słowa pisanego. Przesłał mi jednak projekt automatów, które chętnie tworzyłam w fabryce. Przyznam, że przyczyniły się one znacznie do sukcesu fabryki Vorarlbergów. Hans miał zawsze ten wspaniały dar poprzez wyjątkowe połączenia trybów i sprężyn wkładania życia w obiekty. Mój brat jest geniuszem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie. Wróćmy jednak do spraw bieżących. Może być spokojny, że mój brat nie będzie miał nic przeciwko sprzedaży fabryki. No to fajnie. W momencie, gdy czytasz ten list, to ja już odeszłam, a więc do niego zwróć się z tą sprawą. Ostatni list otrzymałam od Hansa 5 roku temu. Został wysłany z północnej Syberii. Z przykrością przyznaję, że nie mam żadnych świeższych wiadomości. 5 roku temu z północnej Syberii. No okej. Okay. Zdaję sobie sprawę, jak tu sytuacji może... Moje wyznanie cię pozostawia, ale pragnę umrzeć z czystym sumieniem. No i bardzo fajnie. Byłabym wdzięczna, drogi Maitre Alfolterze, gdybyś poinformował o tym fakcie amerykańską firmę prawniczą, skoro załatwiam owe sprawy. Załatwiałam. Jestem już stara i taka zmęczona. Okej. Okay. Czy Anna Vorarlberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, panno Walker. Powiedziałem pani wszystko, co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Vorarlberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi doprawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki.
Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, panno Walker. Do widzenia panu. Okej. Okay. Teraz pan Alfolter będzie sobie odpoczywał. Ja już nawet obliczyłem, że mogło to być około 72 lata, więc no, pan Alfolter może mieć 70 kilka lat. A, więc rzeczywiście było to dosyć dawno temu i naprawdę dużo ludzi z miasteczka może Hansa Vorarlberga nie pamiętać. No i wspomniał o cmentarzu miejskim, no to przejdziemy się na cmentarz miejski. Może już zakończyły się uroczystości pogrzebowe. A ktoś tu nas dzwoni. Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra. Ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy ty... Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę cię z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O 8:00 mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan, Dan, będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów. Rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić. Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów. Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie. No tak. No, no cóż, Dan się nie może tam pogodzić, że sprawy będą wyglądały trochę inaczej. No ale cóż, my też nie wiedzieliśmy, że będzie spadkobierca. Tutaj jest ta nędzna fabryka zabawek. A my skoczymy na cmentarz miejski, zobaczymy, czy coś tutaj się okaże. A, swoją drogą, ona cały czas nie potrafi poprawnie wypowiedzieć nazwiska naszego spadkobiercy, ani jego siostry. No, cały czas Kate Walker mówi Vorarlberg zamiast Vorarlberg, przez co ja też miałem problemy jako dziecko, bo nie wiedziałem, jak to wymówić. Kate, więc co nowego? Mamy problem, panie Marson. Jaki problem? Proszę, Kate, nie owijaj w bawełnę. Może być spadkobierca. Co? Hans, brat Anny Vorarlberg. Wygląda na to, że on nadal żyje. Nie możemy kupić fabryki bez jego zgody. Co to? Skąd się wziął nagle tajemniczy braciszek? I wracając do sedna, gdzie on jest? Co powiedział notariusz? Nic, to znaczy nic więcej. Proszę zrozumieć, to miasteczko jest trochę dziwne. Wszystko jest dziwne. Ludzie, rzeczy. Sytuacja nie jest taka prosta. Muszę przeprowadzić pewne dochodzenie. Posłuchaj, Kate. Universal Toys to jeden z naszych największych klientów i nie obchodzi mnie, jak dziwaczne jest to miasteczko. Istotny jest fakt, że twoja noga nie stanie w Nowym Jorku, jeśli nie zakończysz tej sprawy, jasne? Tak, panie Marson. Może pan na mnie liczyć, ja... Cholera. Oj, rozłączył się.
No, słyszeliście znowu volar zamiast voral. No, ale cóż. Miasteczko jest dziwne. Rzeczy są dziwne. Ludzie są dziwni. A w sumie... Dobra. Pójdźmy tutaj. Tutaj mamy dosyć ciekawe urządzenie. I tutaj są takie szuflady i w każdej z tych szuflad... Nie mogę tego otworzyć. No nie możesz, dopóki nie włożę kluczyka. Masz rację. W każdej z tych szuflad są inne szaty liturgiczne. Tutaj są czerwone. I tutaj są fioletowe. Fioletowe to są żałobne. Tutaj są jakieś dodatkowe funkcjonalnie, tutaj są zielone szaty liturgiczne i przy każdym kolorze tych szat jest inna karta taka dodatkowa. Zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi z tymi kartami. A tutaj, patrzcie, to jest dosyć ciekawe, kurczę, bo tutaj jest obraz Chrystusa Miłosiernego, polski obraz Złagiewnik. Fakt faktem, że jest on trochę popularny. Ale nigdy bym nie zgadł, że znajdę go w Syberii. Dobra, w sumie wezmę jedną z tych kart, no ale mi chodzi przeważnie o tą właśnie fioletową. No i tutaj, aha, tu muszę tą kolejną szufladę otworzyć, to coś zobaczycie też ciekawego. Tutaj jest taki ten właśnie dynks, kółko do otwierania ukrytej szuflady, gdzie jest klucz Vorarlbergów. To jest klucz Vorarlbergów, no dokładnie, tak jak mówiłem. I ten. I liścik. Mojemu następcy, proboszczowi parafii Valladolidine. No i on tutaj opowiada o tym, że mierzy się z wyrzutami sumienia, ponieważ w 1938 roku Rudolf Vorarlberg, czyli ojciec Anny i Hansa, przyszedł do niego i poprosił go, żeby pomodlił się nad ciałem syna właśnie tego Hansa Vorarlberga. Zaprowadził go ten Rudolf do fabryki, gdzie w tej fabryce w ciemnym pomieszczeniu poprosił tego księdza, żeby pomodlił się nad trumną, że w tej trumnie rzekomo leży Hans. Że ten Hans, nie widać jego ciała, ponieważ ta trumna jest już zamknięta, ponieważ został poważnie zmasakrowany przez jakieś tam właśnie spadające kamienie. Tak jakoś było napisane. I tak, nie chciał, żeby ktokolwiek oglądał jego ciało, że są zmasakrowane, że znaleziono pod zawaliskiem kamieni, więc ten ksiądz odprawił pogrzeb. Natomiast okazało się, tak kilka lat później, Anna Vorarlberg, czyli jego siostra, miała wypadek i praktycznie umarła, lecz chciała się wyspowiadać i poprosiła tego księdza, tego Leona właśnie, jakiegoś tego Bonarda, żeby po prostu poprosiła go, żeby się pozwolił jej wyspowiadać i powiedziała mu, że to była mistyfikacja i że w tej trumnie nie leży Hans, że ten Hans wyjechał, a ojciec nie mógł się z tym pogodzić i zorganizował fałszywy pogrzeb. Dobrze, więc to wiemy wprost od księdza, że tak to ujmę, i on ten list zostawił swojemu następcy. Dobrze. Teraz idziemy jeszcze w jedno ciekawe miejsce. Jak widzicie, to miasteczko jest nieźle zintegrowane z tą fabryką. Widzicie, kominy i tak dalej. To wszystko jest tutaj cały czas w krajobrazie. Jaki mamy miesiąc? Kwiecień. No to dlaczego tutaj jest tak, kurde, jesienno, bardzo wczesno wiosenno? Nie ma żadnych liści, żadnych jakichś kwiatków. Wygląda to tak bardzo, no, nieadekwatnie o tej pory roku, że tak to ujmę.
stosunkowo, no to tak było, nie wiem, w marcu. Wiecie, to z reguły jest miesiąc taki już coraz bardziej pogodny, coraz bardziej ciepły. Mamy tutaj przedwiośnie, tak to ujmę. To są te trybiki od Momo, które on tam stawił i robił ich obrys. No, ciekawa, że jest taka skrzyneczka z tymi trybikami. Jakby, że tak to ujmę, publicznie dostępna tutaj. Ale cóż, miasteczko dziwne, ludzie dziwni i rzeczy dziwne. A my wchodzimy do windy. I gdzie jedziemy? Na wieżę kościelną. Okej, jesteśmy na szczycie. Ciekawe, to są skrzyneczki z tymi. Z logiem fabryki Vorarlbergów. Jest taki dosyć ciekawy po prostu automat, maszyna. No, ptaszek sobie powiedział, przepraszam, że go odstraszyłem. No i powiedzmy, założymy jakąś tam właśnie tą niebieską kartę. Więc te karty służą tak naprawdę do tego, żeby odgrywać odpowiednie melodie przez właśnie tego ziomka automata, który kręci korbą. Tak, więc weźmiemy fioletową. Fioletowy to jest kolor żałobny i to jest kolor szat liturgicznych w trakcie pogrzebu. Niepotrzebne mi już te karty. No i dlatego wziąłem tylko dwie, jedną, żeby wam pokazać demonstracyjnie, jak on wygląda. W sensie ten mechanizm i co tutaj się dzieje. A drugą po to, żeby pokazać faktycznie, co się stać powinno. Tak, dwie uwagi. No tak, są też inne karty, które odgrywają inne melodie. Akurat tamta niebieska to była ślubna. Ta fioletowa to jest pogrzebowa, która równocześnie potrafi utworzyć grup Vorarlbergów. A druga uwaga jest taka, no co się Kate, tak gapisz, kurde, na mnie. Możesz się pogapić, ale no ten, daruj se. A druga uwaga jest taka, że na animacji wideo wszystkie dzwony się kołysały. Jeżeli jest msza pogrzebowa, no to dzwoni jeden dzwon, a nie wszystkie, ale to już szczegół. Ale kościół niczego sobie, całkiem duży i patrząc po prostu po tej ilości okien, to dosyć duże. Dobrze, pójdźmy na cmentarz. Tutaj nie wejdziemy niestety, nie ma potrzeby tam iść, albo zamknięte, czy tam... Jak tam to inaczej można powiedzieć. No i tutaj nasz pan automat podał, ściągnął sobie z głowy kapelusz, skłonił się i prosi o... A klucz Vorarlbergów, które znaliśmy w zakrystii. Nie bój się. To tylko ta kolczasty drut. No i wchodzimy do grobowca. Dosyć duży, naprawdę. No i fajnie oświetlony. Raczej nie podłącza się tak 24/7 prądu do wnętrza grobu. Ale może to tak, jakaś tam automatyzacja. No i tak, w 1920 się urodził, w 1938. Czyli skoro jest 2002 minus 1938, to 64 lata temu. No rzeczywiście dosyć dawno. No i mógł mieć pan Alfolter kilka lat.
i zobaczymy, co jest wewnątrz. No i Anna Vorarlberg, jak widzicie, u góry zmarła w 2002 roku, czyli teraz. A wewnątrz trumny nie ma ciała, jest jakiś dziwny komponent, któremu się zaraz przyjrzymy. I artykuł z gazety z 17 marca 1938 roku. Upadek w górach zabija chłopca. Hans właśnie ukończył 18 lat. Luźne skały. I jak podał Rudolf Vorarlberg. Gdzieś tam było napisane, że nikt nie widział tego wypadku. Taką teorię wysnuła rodzina, czyli Rudolf Vorarlberg, gdyż nie było świadków zdarzenia. 8 lat temu miał wypadek, na skutek którego nigdy nie powrócił do pełni władz umysłowych. O tym poczytamy później. I tutaj jest co? Cylinder z Vladilajna. Dobrze. Więc to tyle, jak chodzi o cmentarz. A teraz skoczymy jeszcze do fabryki. A wejście do fabryki też jest na swój sposób awangardowe, ale i adekwatne do realiów. Jak widzicie, tutaj już drzewka się chyba zazieleniają, z tego co widzę. A to bardzo fajnie. Lubię właśnie taką porę roku, gdy wszystko zaczyna rozkwitać. Zima jest spoko, no nagrywam to w zimie, jest 2 stycznia 2022 roku. Kurczę, 20 lat! 20 lat po wydarzeniach z gry. 2022. No rzeczywiście. Nie pomyślałbym. Ale też przez te 20 lat dużo się zmieniło, już nie mamy takich komórek jak tutaj ma Kate Walker. Chociaż w tamtym okresie to był, powiedzmy, jeden z najnowszych modeli. To przypomina mój ówczesny telefon Nokia 5110 tak naprawdę. Ale wracając do Vladilajna. Tutaj mamy jeden mały automat i duży drugi automat i one tutaj wydają się otwierać te drzwi. Tam klucz, skóra się wysunie. Taki właśnie, powiedzmy, jak to się mówi, teleskopiczny, antena teleskopowa, no to klucz teleskopowy. Ciekawi mnie, ile ludzi tą bramą waliło codziennie do fabryki. A co? Aha, trzeba go kręcić. No właśnie, dlatego się tym ciekawię, bo nie, no w sumie jak ta brama była otwarta, no bo ten tutaj mógł zawadzać trochę, jakby jakieś tam, powiedzmy, duże ilości ludzi szły. No ale w dzisiejszej dobie, no to są przecież te obrotowe bramki w fabrykach, nie tylko w fabrykach, w firmach rozmaitych. I skanery, wiecie, te, czy się ma dobrą temperaturę. Więc i tak, teraz wchodzenie jest pojedyncze. Nie ma co się przejmować. Tylko trzeba cieszyć się tym, co się ma dookoła. Okej, okay. Z tego co wiem, tutaj się szło. No, z tego co wiem, z tego co po prostu wiem. Bo grałem w to ile? 2 tygodnie temu. To się idzie do biura Anny Vorarlberg. I spróbujemy dowiedzieć się czegoś z dokumentów fabryki. Tak jak mówił notariusz. Drogi Hansie, tak, nie lubi słowa pisanego, ale nie ma czasu Anna na zrobienie nowego cylindra głosowego. Mam nadzieję, że ktoś przeczyta ten list, kilka linijek. Tak, Hans, z tego co wiemy, Hans w ostatnim jakimś tam liście czy przesyłce wysłał najnowsze plany, dzieło jego życia. I tak, jest dumna i
Wydaje się, że odszedł niedawno z Vladilajna. I tak, rozpoczęli produkcję, z tego wiadomo. Ukończona została lokomotywa. Jest wspaniała. Wyruszy niebawem swoją pierwszą podróż. Musimy zbudować jeszcze Oscara. Może wkrótce go skończy. Mechanizm jest skomplikowany, a precyzyjna obróbka wymaga czasu. Chcesz, żebym przywiozła ze sobą tę przeklętą, prehistoryczną lalkę, na której myśl tak. Lecz jaki wpływ może mieć 60 lat na przedmiot, który liczy sobie ich kilka tysięcy. Obiecuję, że ją odnajdę. Męczy mnie teraz grypa, przez to ciężko mi wszystko ogarnąć, ale za kilka dni powinnam wydobrzeć. Sprzedaż fabryki przebiega coraz lepiej. Przyjedzie prawnik z Nowego Jorku i podpiszemy umowę sprzedaży. Wtedy będę mogła. No i niestety już nie mogła. A tutaj co? Szanowna pani, wielokrotnie przesłaliśmy pani z naszego biura zawiadomienie o nałożeniu kar za nieuregulowanie płatności 47 tysięcy franków. To jest 2001. Windykacja. 2000, 80 tysięcy franków. To są faktury wystawione w 98 roku. Tak. Będziemy zmuszeni do wstrzymania wszelkich dostaw i wkraczenia na drogę sądową. Główny księgowy jakiejś firmy Fontenay Carpentry. To jest stolarstwo. De Passeri Bank. Bank paserów założony w Genewie. I tak, tutaj pisze Gustaw, oddany przyjaciel Anny. I bardzo ją prosi, żeby... Doradza jej sprzedaż fabryki amerykańskim inwestorom i tak, ona będzie mogła podtrzymać nazwisko Vorarlbergów, a oni będą właścicielem fabryki. To niełatwa decyzja i pozostanę do dyspozycji ten przyjaciel, bankier. Mój Boże, faktury, same faktury. Nie wiedziałam, że fabryka była w tak fatalnej sytuacji finansowej. Ostatnie dwa lata musiały być naprawdę ciężkie dla Anny Vorarlberg. Tak, to prawda. Więc no, niesympatyczna sytuacja. Więc tak, lokomotywa. Widać, że dosyć wyjątkowa, taka niespotykana. Zobaczymy ją już niebawem. Tutaj ma jakieś wysuwane rzeczy. No i co tu więcej powiedzieć? To chyba dobrze, że amerykańscy inwestorzy zdecydowali się tą fabrykę złożyć ofertę kupna, a Anna Vorarlberg zdecydowała się przyjąć tą ofertę i dokonać sprzedaży. A tutaj jest dosyć coś ciekawego. Mianowicie... Dosyć ciekawa maszynka. Zaraz zobaczycie, do czego służy, kiedy wyjmę cylinder z Vladilajna. Uważa, że wziąłeś bez pozwolenia jedną z jego lamp. O, przez ciebie cała się ubłociłam. Anno, patrz. Patrz. Widziałam już takie malunki w książce. Wyglądają jak... Anno, przysięgałaś. To jest nasza tajemnica.
Spójrz, tu jest coś na górze. Han, przestań. To jakby zabawka. Rany muszę ją mieć. Poświeć mi tu. Ale Hans, tam jest za wysoko. Hans, uważaj. Hans, uważaj. Przez wiele tygodni mój brat leżał w śpiączce zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią. Kiedy pewnego ranka otworzył oczy, poczułam, że nie będzie już taki jak dawniej. Nigdy już nie powróciliśmy do jaskini, a ja po dziś dzień nie zdradziłam naszego sekretu. I tak to wyglądało. Więc to się stało z Hansem. I w ten sposób po prostu potoczyły się ich dzieje. Tak, słucham. Katie, co się z tobą dzieje, moja mała różyczko? Próbuję się z tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś, w Paryżu, Londynie, Wenecji? Valadilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak, jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam? Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Mamo, proszę, muszę... Franka Malkowicza, rosyjskiego solistę operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj, naprawdę nie mam czasu, oddzwonię do ciebie. Jest uroczy, jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć, zadzwonię, obiecuję, kocham. Katie! No cóż, niektórzy bywają zbyt rozmowni, ale to nie jest problem, generalnie. Teraz kogoś spotkamy wyjątkowego. Jakiś gentleman sobie tutaj wisi. Ale najpierw musimy go zlewarować w dół. No i generalnie poznaliśmy prawie wszystkie osoby, z którymi możemy porozmawiać przez telefon, takie powiedzmy zza oceanu. Bo tak, właśnie jest ta jej mama, jest Dan, jest pan Marson. Jeszcze jest taka koleżanka, która zadzwoni później. Tak, skąd ja takie rzeczy wiem? Otóż, no cóż, tą grę przeszedłem kilka razy w życiu i zawsze była na mnie na swój sposób wyjątkowa. I z powodu tej muzyki, i z powodu historii, i z powodu krajobrazów, i z powodu w ogóle całego scenariusza. No, to jest wyjątkowa gra i jedyna w swoim rodzaju dla mnie, z tego powodu, że to jest tak naprawdę pierwsza przygodówka, w którą grałem w życiu w 2004 roku, więc jeszcze byłem wtedy bardzo malutki. No, ale dobrze. Wracamy do gry i przywitamy się z panem Automatem. Och, doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło. Wygodne było miana sztuki. Tak, być może.
Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000. Ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. O jaki pociąg chodzi? Ależ Kate Walker, czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oskarze? Pociąg jedzie daleko. Doprawdy bardzo, bardzo daleko. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Więcej szczegółów udzieli ci Anna Vorarlberg. No tak. Oskar myśli, że Anna cały czas żyje. Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Vorarlberg? Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Powinien odpowiedzieć nigdy, ponieważ Anna Vorarlberg nie istnieje. Istnieje tylko Anna Vorarlberg. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Vorarlberg nie żyje, panie Oskarze. Co rozumiesz przez pojęcie nie żyje, Kate Walker? Zepsuta. Dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Wyłączyli Annę Vorarlberg. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Tak. O Momonie porozmawiamy. O misji w sumie. Albo w sumie. Czy zapamiętałeś moje imię i nazwisko? Oczywiście, Kate Walker. Miło cię poznać. Jak miło. Mnie ciebie też. Modelu XZ2000. Proszę, przyjaciele mówią mi Oskar. Proszę, przyjaciele mówią mi Kate. Moda na alfanumeryczne nazwy kodowe jest taka nudna. Spróbuj sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ktoś zwracał się do ciebie po numerze paszportu. Raczej nie, panie Oskarze. Dobrze, więc co do naszej misji... Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Vorarlberg nad halą maszynową. Już tam byliśmy. Ale teraz pomoc, chyba. Kiedy będziesz już skończony i w pełni działający, to czy pomożesz mi dowiedzieć się czegoś o Hansie? Obawiam się, że nie, Kate Walker. Mam swoje obowiązki. Gdy tylko otrzymam nogi, muszę udać się do pociągu. Maszynista jest tam niezbędny. Okej. Okay. A w sumie zaryzykujmy i zapytajmy go o roboty. Jesteś bardzo dziwnym robotem. Wolę automatem, jeśli pozwolisz. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Automaty mają dodatkowe wspomaganie duszy, rozumiesz? Chyba tak. A, czyli że mają dodatkowe wspomaganie duszy. Okej. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ oczywiście. Koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003. Moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. No dobrze, spróbuję. Bugów. Kate Walker. Bugów. Ojejku, jejku. Bugów. Vorarlberg. Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. Co jest ciekawe, w pewnych kwestiach dialogowych Oskar mówi, znaczy Kate mówi do Oskara, że chciałaby być nazywana po prostu Kate, a nie Kate Walker. Oskar mówi, o, ja już tak nagrałem, że ty się nazywasz Kate Walker i będziesz, i nie mogę tego zmienić. No, ale Oskar chce, żeby mówić do niego Oskar, a nie Oskar XZ2000. To jest jedna rzecz. Tak, bugi to odrębna
Bugi to odrębna po prostu opowiastka. Bugi. A propos tego Kate Walker, to przecież Kate powiedziała, że nazywa się Kate, a dopiero potem Kate Walker. Więc na początku Oscar powinien zanotować, że się nazywa Kate. Tak, teraz idziemy dorobić tutaj tego, dodać gazu do fabryki. Żeby można było rozpocząć proces produkcji, bo bez tego by fabryka nie ruszyła. Tak, przepraszam, że tak gram w to bez składu i ładu. Jakby nie wiecie, co się tutaj dzieje, jakby skąd i dlaczego. To trochę smutne i za to przepraszam. Ale mam nadzieję, że dzięki temu jakby ta fabuła tej gry okaże się dla was bardziej czytelna i mniej zagmatwana i taka dłużyznowa. Więc tak, to jest pierwsza rzecz. Zastosowaliśmy gaz. Teraz druga rzecz. Idziemy to koło uruchomić, bo ono też jest bardzo, bardzo ważne. Vorarlberg. Zawsze mi się podobał ten napis tęczy. Nad drzwiami, nad tym pomostem, nad tym przejściem. Teraz energia wodna. Tam się uruchamia w pomieszczeniu na zapleczu. A tak, tutaj byłoby dosyć ciężko dotrzeć, gdyby się o tym po prostu nie wiedziało. Ciekawe są te automaty, każdy ma jakieś tam inne narzędzie w miejscu ręki. To jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj jest takie kółeczko jakby napędowe. I tutaj... A zobaczycie, co tutaj będzie ciekawego. Coś w stylu jakby chomika albo automatowego zwierzątka do napędzania maszynerii. I teraz jest off chyba. Musimy to odpalić na dźwigni. O. I teraz jest ten... No to jest dziwne, patrzcie, bo tutaj to powinno się obracać, no ale... Albo ta energia jest przekazywana w inny sposób. Być może Hans Vorarlberg pomyślał jeszcze bardziej przyszłościowo niż ja. No oczywiście, no. Wiele osób myśli bardziej przyszłościowo niż ja. I je za to podziwiam. Jak słyszymy, odpaliło się tutaj jakieś już zasilanie tej fabryki. Tam z tyłu są rzędy, takie powiedzmy sterty, czy tam palety drewna, który jest przygotowany do tej produkcji. Teraz kolejna rzecz. Musimy ten gaz dostarczyć na linię produkcyjną. A robimy to w ten sposób, że tu jest taki gentleman automat wkomponowany w wózek i tutaj musimy go nakręcić. On tą butlę po prostu przewiezie na miejsce docelowe. Z autopilotem, jak widzicie. Bardzo ładnie. To teraz musimy skoczyć do panelu kontrolnego, gdzie trzeba wyprodukować nogi Oscara. Ona niestety po tym... A nie, biega. Kurde, zawsze pamiętałem, że ona po tym tylko chodziła, a nie biegała. No ale jakoś udało się, jak widzicie, sprawić, żeby odrobinkę szybciej
się poruszała. I tutaj mamy zasilanie. Dobra, tutaj się robi chyba to. Trzeba założyć kartę. I tutaj robi się taki trik, że się zapisuje tą grę. Nie, nie menu główne. Wracamy do gry. Że. Tam w tej broszurze o Vladilajne jest napisane o drewnie. O drewnie, 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 drewnie. Zaraz wam powiem, gdzie to było. W czasach świetności, wszystkie automaty wysoce precyzyjne, charakteryzujące. Standardowe zabawki są konstruowane z lokalnego drewna, zaś do tych wysublimowanych wykorzystuje się cenne zasoby, takie jak kość słoniowa importowana z Madagaskaru. I właśnie o tą kość słoniową nam chodzi. Czy to jest tam? Powiedzmy, że to. Sprawdzimy. Jeżeli to będzie to, to będziemy mieli specjalną animację. Nie, to nie jest to. Albo? Czekajcie. Jeszcze raz zaczytam i sprawdzimy. Tak, to jest to. Widzicie, udało mi się za pierwszym razem, bo tak się dziwiłem po tym, że zagrała ta muzyka, wiecie, standardowa. Muzyka zawsze gra w tych kwestiach, w tych chwilach, które są szczególnie ważne dla procesu gry. Jak widzicie, produkują się nogi naszego Oscara z wyjątkowego drewna. XZ2005B. No ciekawe. Ale miło było tak, za pierwszym razem. Znaczy ja mówię za pierwszym razem, co prawda czytałem grę ponownie, ale jak słyszeliście, już wtedy się odezwała muzyka tego poziomu. Co świadczy o tym, że zrobiliśmy krok naprzód. OK, idziemy na koniec linii produkcyjnej. Bierzemy buty. I zobaczymy, czy spodobają się one naszemu maszyniście. Oto twoje nogi, Oskarze. Powinny pasować. Kate Walker, widzę, że udało ci się wyprodukować dwa modele XZ2005B. No, pokazał, że mu pasują. Bardzo dobrze. Pozwól, że wyrażę prawdziwe uczucie radości, Kate Walker. Dobrze z nimi wyglądasz. Wygodne? Bardzo. Jesteś bardzo miła, Kate Walker. Wybacz, ale muszę cię teraz opuścić. Dokąd idziesz? Muszę odnaleźć swój pociąg. Zbliża się czas odjazdu. O! Dobrze.
pomysłowo zrobiona animacja. Z reguły nikt w tej grze nie Znaczy... Z reguły Kate Walker w tej grze nigdy nie otwiera i nie zamyka drzwi. Tylko rusza łapką przy tych drzwiach i potem zmienia się plansza. Tak, plansza. Gry planszowe. Ale jednak z tych gier planszowych, no to jest po prostu przefantastyczny tytuł, który... No ma w sobie to coś, no. Bez wątpienia. No i wyjątkowa linia produkcyjna. A w sumie odnajdziemy pociąg Oscara. Zobaczymy, jak on wygląda i czy się jakoś on nam na coś przyda. Tutaj na terenie fabryki, jak widzimy, jest stacja, którą zapewne przywozili, znaczy na którą to stację zapewne przywożono różne towary. Tam pewnie była jakaś zwrotnica właśnie tam, jak to widzieliście, te butle z gazem pewnie były rozładowane i to drewno było też rozładowywane z pociągów i trafiało na po prostu do zakładu. Ale tutaj widzicie stację jak najbardziej osobowa, pasażerska. To jest trochę dziwne, że ta stacja jest na terenie zakładu, a nie gdzieś tam dalej w tej miejscowości, żeby ludzie mogli jeździć pociągami. Ale skoro ludzie tutaj mieszkali, w tym Valley Line, jakoś się im tutaj dobrze żyło, nie mieli... tak, tutaj jest taki sympatyczny pan. Nie mieli jakby potrzeby jechania gdzieś indziej, no to... Może gdzieś w pobliżu jest jeszcze inna stacja. Ale to jest takie miasteczko troszkę zatrzymane w czasie, bo jak widzieliście, nie było samochodów, były tylko powozy konne, gdzie automaty powoziły na tych koniach po prostu te powozy. Czy nie było napisane, że to miasteczko jest zatrzymane w czasie? Jest taki pan właśnie, który sobie gwiżdże oczy ciarnie i miotuje tą podłogę, no ale nie da się z tym panem niestety porozmawiać. On nam nic nie powie, tylko robi tutaj za no taki powiedzmy background music. Zresztą sprawdzę, jak wygląda, czy tu jest napisane, że to jest miasteczko w czasie. Skryte w sercu, ale nie, tutaj nie jest napisane o tym. I co tam, panie Oskarze? Hej, Oskar! Cześć! Moje funkcje nie dopuszczają spoufalania cię, Kate Walker. Nawet mimo to, że jesteś moim pierwszym i jedynym pasażerem. Hej, Oskar, cześć. Ja? Twoim pasażerem? Tak, ty, Kate Walker. Nie bez powodu to ty zakończyłaś mój proces produkcyjny, czyż nie? Skoro tak twierdzisz... Więc, Oskarze... Podjęłam decyzję i chcę z tobą wybrać się w tę przejażdżkę. Jestem gotowa wyruszyć. Bilet, proszę. Jaki bilet? O co ci chodzi? Przepisy mówią wyraźnie, Kate Walker. Każdy pasażer tego pociągu musi posiadać ważny bilet. Dobrze, więc gdzie mogę nabyć ten bilet? Tylko bileter może wydawać bilety. Masz szczęście. Kasa biletowa jest teraz otwarta. Idź tam natychmiast. To jest dosyć takie... zabawne, to co się teraz stanie. Idziemy zatem do kasy biletowej, a tam... Kto to stoi w kasie biletowej? Wcześniej była pusta. Ależ przecież to ty. Czym mogę pani służyć? Ale Oskar, to ja, Kate Walker. Prawda, nazywa się pani Kate Walker. Prawda. Czym mogę pani służyć, Kate Walker? Poproszę bilet na pociąg. A co, sprzedajesz coś jeszcze? Jedyną funkcją tej kasy biletowej jest sprzedaż biletów. Prosimy o pośpiech. Kasa zostanie zamknięta dokładnie za 3 minuty. Czym mogę służyć?
Poproszę bilet. Jeden? Tak. Jeden bilet. Dokąd się pani udaje? Ja nie wiem. To ty chciałeś, żebym miała bilet. W takim razie bilet na podróż. Co jest ciekawe, tutaj jest telefon. Nigdzie indziej w tym mieście nie widziałem sprawnego telefonu. Bilet na kolej mechaniczną, odjazd w Adelaide. Dla jednej osoby i należy go przedstawić urzędnikowi kolei mechanicznej. Czyli już kolej mechaniczna to jest urząd. No cóż. Dziwne miasteczko. I tutaj jest również drugi dokument adresowany do kancelarii pana Alfoltera, notariusza AZ654, autoryzacja pełnego i częściowego dostępu do majątku ruchomego, będącego częścią spuścizny dziedzictwa rodziny Vorarlbergów. No i cóż, trzeba go podstemplować przez umocowane władze, no czyli przez tego pana właśnie notariusza. Oto on. Proszę go nie zgubić. Ta kasa nie ma uprawnień do wydawania duplikatów. Ta zasada obowiązuje również dołączone dokumenty. Co to jest? Zgoda na uruchomienie pociągu. Kontroler biletów może poprosić o nią w każdej chwili. Ale no, ty jesteś... Uwaga! Czas właśnie minął. Kasa zostaje zamknięta. Swoją drogą w postprodukcji chyba policzę ten czas, czy były to 3 minuty. Ale dobra. Będę musiał iść jeszcze potem. Podbić te zgody. I jeszcze muszę się chyba o jedną rzecz go zapytać. To znowu ja, Oskarze. Witaj, Kate Walker. Hej, Oskar, cześć. Oskarze, dlaczego... Muszę przestrzegać przepisów. Proszę o bilet, Kate. Okej, ja mu proszę o ten bilet. O nie to, sądzisz... Ja również mam wiele zajęć, Kate Walker. Tak, nie powiedział tam jeszcze o czymś, ale dobra. To najpierw się udamy do pana Malfoltera, bo tam u niego w przedsionku widziałem takie urządzenie, które służy do stemplowania. Zresztą nie będziemy go prosić, żeby zrobił to on własnoręcznie, bo no, ma problemy ze zdrowiem i musi odpoczywać. No ile urządzenie to właśnie w jego holu działa. Fajnie to jest zanimowane, że tutaj się to koło jednak rusza. Czym to oni opalają? Gazem czy węglem? Może prądem? A, tu jest jakaś gazeta. Podniesiemy ją i zobaczymy, co tutaj jest napisane. Opakujemy śmierć królowej naszych serc. Śmierdzianny. Grupa ekologów Pokój Gór demonstrowała wczoraj w pobliżu nowej zapory Spiet. Twierdzą, że budowa zapory naruszyła naturalne środowisko bytowania gajówki błękitnej. Konieczna była interwencja funkcjonariuszy Straży Leśnej. Sztywne stawy chroniczne. Kac, potrzebujesz energii i dość poszukiwań. Cudowny eliksir doktora Schweitzera. Jeden środek na wiele dolegliwości. Zamów, zadzwoń 22-22-22 lub wejdź na mango.pl już teraz. Zapraszamy, polecamy. Weź tam tą kasetę już. Fajnie, fajny akcent. Dobrze. I co my tutaj mamy? Tutaj właśnie jest coś do
jakby możliwości podbijania tych dokumentów. Zezwolenie, okej. Okay. Ciach. No tylko niestety nie mamy tuszu. Panie Alfolter, nie ma pan może karafki z tuszem? Z tego co widziałem z biura Anny Vorarlberg też nie możemy wziąć karafki z tuszem, co trochę no, utrudnia proces zdobycia tego pozwolenia. Ale jest jeszcze jedno miejsce, w którym możemy poszukać. Jest to miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, a znajduje się na terenie posiadłości Vorarlbergów. Całkiem blisko fabryki. Nawet powiedzmy naprzeciwko. Otóż jest to dom rodzinny Vorarlbergów. Drzwi frontowe są zamknięte. Niestety tutaj nic nie zrobimy. Natomiast możemy spróbować się dostać do środka przez to wyjątkowe urządzenie. Niemniej jednak... Potrzebny mi klucz. Dokładnie. Więc musimy go jakoś zdobyć. Dzień dobry. Cóż za wspaniały ogród. Ach, co też pani mówi. Jak mój automat ogrodniczy się zepsuł, to teraz wszędzie jeno chwasty. Gdyby paniusia wiedziała, ile mnie to pielenie zdrowia kosztuje. A roboty tyle, że już sama nie wiem, od czego zacząć. Trudno nam teraz będzie w Valadilejne robić to wszystko bez pomocy robotów. Powiadają, że trzeba będzie do tego przywyknąć. Ano, co robić? No to był ciekawy monolog postaci epizodycznej. No zobaczymy jeszcze tutaj. Też pięknie. Jakaś rzeźba taka. Wyjątkowa. A, no piękny ogród, tylko roboty się popsuły. A nawet się nie popsuli ci roboci. Tam jest zamknięta. Tylko już je nie będą produkować. Może amerykański koncern będzie produkować. Klucz Vorarlbergów. Swoją drogą można było ich używać ponownie. Wiecie, otwierałem ten grób. Grobowiec rodzinny. To można było tego klucza używać. Nie widzę żadnych wyciągów, co jest ciekawe dosyć. Może tutaj jest jakaś trasa. Tak z reguły widzi się góry, no to w górach coś tam jest jakaś. Czy trasa, czy jakiś wyciąg, czy coś. Dobrze. Częściowa drabina chyba. Musi stać dosyć stabilnie. No i dobra. Jesteśmy na strychu Vorarlbergów. I tutaj od razu coś pokażę wam wyjątkowego. Aha, no i tak, szukamy tego kałamarza. I tutaj jest też pamiętniczek Anny Vorarlberg. No i tak, zaczyna się od tego, że 14 maja 30 roku Hans miał wypadek, więc 38 wyjechał. I tak, chciał tą... Zaczyna się właśnie od tego, że chciał tą figurkę mamuta. Przez długi czas był nieprzytomny. Od 13 maja... Do
do 20 maja. Przez tydzień był nieprzytomny. Nie otworzył oczu, był w śpiączce. No i potem on dochodził do siebie, ale wyszło na to, że jest niepełnosprawny umysłowo. Niedopóźniony. I tak, no ojciec był zdruzgotany, że Hans nie będzie jakby mógł w pełni przejąć tej fabryki. Rysował te mamuty. I co tam dalej było? Tak, urodziny Hansa. Wielkanoc, przerwy w szkole. Potem Hans był zabierany też do lekarzy właśnie w innych szpitalach. Tak, Rudolf zabrał Hansa do fabryki i zrobili tam nową linię nawet. O, zrobił małego mamuta robota, który podnosi i opuszcza trąbę. Z uznaniem Rudolf Vorarlberg pokiwał głową. Tak, 2 lata. I cóż, potem nastąpiło takie ultimatum, żeby Hans zatrudnił się w fabryce jego ojca jako robotnik. Hans tego nie chciał. Anna Vorarlberg wyjechała na jakieś tam chyba studia? Czy tam do jakiejś szkoły? Tak, studiowanie. No i potem w 1938 roku Hans najpierw Hans zdecydował się chyba pojechać, tak, zostawić Vadilajnę. Potem ojciec uwięził go w fabryce i potem pewnego razu Hans uciekł. I wtedy upozorowali jego pogrzeb. I Anna została w fabryce. I tutaj kończy się pamiętniczek. Ale coś tutaj było słychać. A co to? A nie, jeszcze nie to. To było zamknięcie na razie tego sekretarzyka. Odpalimy sobie światełko. Mamut, narysujesz mamuta dla Momo? Momo, to ty? Ach, ale mnie przestraszyłeś. Mamut. Narysujesz mamuta dla Momo? Co taki mały chłopiec? Momo chce obraz mamuta, tak jak Hans malował. Wybacz, nie mam przy sobie zdjęcia mamuta. To papier, to ołówek. Weź i rysuj, Momo chce mamuta. Nie poddajesz się łatwo, prawda? Okej. Okay. Dobra. Momo, muszę teraz iść, ale zobaczymy się później, dobrze? No i tam widzieliśmy rysunek mamuta. Więc... Więc to jest rysunek mamuta, który zrobił Hans w 1932 roku, czyli 2 lata po wypadku. Okej, okay. Tutaj jest jakiś warsztat chyba, w którym Hans tutaj konstruował te zabawki mamutowe, mamutopodobne. Nie zgasimy światła? Zgasimy. No i cóż, mamy mamuta dla Momo. Chyba. Mamy? A, jest. Bardzo ładnie.
Mamo, dziękuję, mamo się cieszy. Chodź, za mamo idź. Mamo pokaże tobie sekret. No i teraz czeka nas podróż za Momo. Ciekawe jest to, że tutaj nie ma okien na parterze w tym domu w Rahlbergu, jak sobie popatrzycie. To tutaj jest na tym piętrze właśnie są okna, a niżej, na niższym poziomie tych okien nie ma. Tutaj nie ma. Takie dosyć awangardowe. Ciekawe rysownictwo. A tutaj już są te okna. I na pierwszym poziomie, i na drugim. Ale dobra, za Momo idziemy, bo Momo pokaże nam sekret. Poza tym mamy już kałamarz, więc możemy podbić u pana Alfoltera ten... ten dokument, tą zgodę na uruchomienie pociągu mechanicznego. Kolej mechaniczną. Wstąpię sobie jeszcze do niego właśnie podbić tam. Bo potem już nie będę pamiętał. Prawdopodobnie. A teraz jeszcze pamiętam. W sumie po to byliśmy na strychu, ale w międzyczasie znaleźliśmy też dzienniczek Anny. Tutaj z tego co widzę jeden ma... Popatrzcie sobie. Z tego co widzę, tutaj jeden z tych kałamarzy jest zielony, a drugi czerwony. Jak przybliżymy, to obydwa mają czerwona. Kałamarz. Bardzo ładnie. Zatwierdzono. Tam było po ichniejszym. Jest druga godzina. Druga, 14 kwietnia 2002, albo zegar stan. Automaty nie nakręciły zegara. Mama ma klucz do parku. Albo po prostu umie posługiwać się wytrychami. Trzeba przyznać, że tutaj jest bardzo ładnie. A rzeka tutaj tak się pięknie snuje. Coś myślę, że jesteśmy w tym parku nie pierwszy raz. Bardzo urokliwe miejsce. Sam bym tutaj poszedł. Wygląda na to, że tutaj staryczka to tędy nie zalane. Skoro tędy nie przejdę, to znaczy, że tędy powinnam przejść, ale w tej sytuacji nie mogę. Tak zapewne sobie myśli
Kate Walker. To chyba jest zepsute. Ktoś musi mi pomóc. Ktoś musi mi pomóc. Uf, tu jesteś, Momo. Zabrałeś mnie na ładny spacerek. Ale za to muszę ci powiedzieć, że tu jest przepięknie. To prawda. Momo chodzi tu często. Momo lubi chlapanie wodą. To chyba cudowne mieszkać w wiosce pełnej automatów. Hans robi automaty. Trudna praca. Jak Momo będzie duży, to będzie robił jak Hans. Momo jest przyjaciel automatów. Powiedz, Momo, czy myślisz, że po tych wszystkich latach brat Anny nadal żyje? Anna zawsze mówi, że Hans poszedł, ale może Hans wróci. To będzie fajne. Wiesz, Momo, spotkałam w fabryce bardzo ciekawą postać. To taki robot, nazywa się Oskar. Mówił o pociągu. Czy Anna nie mówiła ci, dokąd on jedzie? Pociąg, pociąg, czu-czu, czu-czu, czu-czu. Momo, czu-czu. Momo, dobrze, dobrze. Dobrze. Momo się zagalopował i zrobił czu-czu więcej razy niż tam jest napisane, bo prawdopodobnie wam jest... W napisach jest 4 razy czuczu, a Momo zrobił 5 razy czuczu. Więc no cóż. Momo bawi się bardzo dobrze. A teraz chyba pomoc. Pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. O, Momo silny. Momo silny. Nasz wioskowy głupek. Cia, poszło. Ups, ups. Ale... Aha, dobra. Jest to. Kawałek tej... kłody. Trzeba znaleźć coś podobnego, a tutaj widziałem gdzieś właśnie wiosło. Spróbujemy je podnieść. Gdzie teraz? Nie? Mogłabym użyć jednego z wioseł jako dźwigni, ale jak mam do niego dosięgnąć? Zaraz będzie, fwy. To wiosło jest całe brudne i mokre. Ciekawe, a nie fu. Powinno być fu, ale jest fu. Pewnie tłumaczone z oryginalnego albo czegoś w ten deseń. Co Momo ma robić? Momo, jest jeszcze coś, o co chcę cię spytać. Momo słucha. Momo słucha. Przypominasz sobie jaskinię, którą kiedyś Hans z Anną gdzieś tu znaleźli? Wiesz może, gdzie ona dokładnie jest? Jaskinia znikła. Anna mówi, że nikt jej nie znajdzie. Znikła. Jak czary. Jaskinie nie znikają od tak sobie. Coś pewnie ją zasłania i to wszystko. Jak wchowanego. Momo lubi tak się bawić. Sądzę, że to jest tak, że... To jest tak, że... Przesunęłam wiosło bliżej. Będziesz tak miły i pomożesz mi je wyciągnąć? Momo mówi tak. Momo mówi tak.
Okej, mamo poszedł. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo, słucha. Momo, słucha. Pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. Momo mówi tak, Momo silny. Pomóż mi otworzyć zaporę. A Momo tam, Windows X, coś tam. WinFW. I otwiera porty na zaporze. Momo bardzo silny. Dziękuję, Momo. Momo bardzo silny. I teraz już nie znajdziemy tutaj nigdzie Momo. To dosyć smutne, no ale... Tak to wygląda. Momo poszedł bawić się w chowanego. To był ostatni raz, kiedy widzieliśmy Momo. I tak, do jaskini. Słynnej jaskini z tej wizji. Tu są właśnie te mamuty. A tutaj stalagmit. A nawet nie stalagmit, tylko... No na to wygląda, jakby to był taki jakiś... Jakby tam był gdzieś ten mamut. No i cóż, mamy chyba wszystko, co potrzebne jest, żeby wyruszyć w podróż. Co podsumuje nasz dzisiejszy odcinek, z tego co przynajmniej ja się jakoś tam orientuję. Jeżeli action nie przestał działać, jeżeli wszystko jest nagrane tak jak powinien... Okej, i to jest nasza ostatnia postać. Halo? Hej, to ty? Tak, a myślisz, że niby kto? Nie poznałam twojego głosu, to chyba przez tę odległość. Opowiadaj, jak ci się wiedzie w Europie? Szczęścia raz ciebie, co? Mi nigdy nie zdarzają się takie niespodzianki. No wiesz, wszystko co dotychczas widziałam w Europie to mała wieś, a do tego niegrzesząca gościnnością. Na domiar tego cała sprawa komplikuje się, bo pojawił się ni stąd, ni zowąd spadkobierca, a ja muszę go odnaleźć. Wiem, rozmawiałam z Lin, która wpadła na Josa i wpadli razem na kawę. Nie był zbyt szczęśliwy. Jutro spotyka się z klientem, a kiedy Marson mu powie, że sprzedaż jeszcze nie doszła do skutku... Och, ciesz się, że będziesz po drugiej stronie oceanu, gdy zacznie się afera. Tak, rozumiem. A co u ciebie? Jak tam w pracy? Przegraliśmy proces Feralu. Pracowałam 5 miesięcy nad tą głupią sprawą. Pamiętam. Na poprawienie nastroju poszłam do Bloomingdale'a. Wczoraj zaczęła się wyprzedaż. Och, szczęściara. Było wspaniale. Katie, pamiętasz tę błękitną bluzkę z jedwabiu, która mi się podobała? Zgadnij, za ile ją kupiłam. Nie wiem, za 250, 200... Za $140. Wracaj tu szybko, to razem pójdziemy na zakupy. Gdyby to ode mnie zależało... Słuchaj, muszę kończyć. Zadzwoń szybko, chcę znać każdy szczegół twojej wspaniałej przygody. Nie żartuj, uważaj na siebie. Ty też. Dobrze, będę. No i tak jak mówiłem, poznaliśmy... ostatnią postać zza oceanu. I te postaci będą się pojawiały tutaj co pewien czas. Generalnie jakby w wątku osobistym Kate, dotyczącym jej samej i jej relacji właśnie z innymi ludźmi. Czasami niektórzy ludzie będą nam potrzebni, a czasami jakby te telefony nie będą za wiele wnosiły do fabuły gry. Jednak no istnieje duże prawdopodobieństwo, że one
że te relacje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są jakby po drugiej stronie oceanu, ostatecznie ukształtują Kate w tą stronę, jakby w którą ona będzie podążała. Do pana Alfoltera już też nie wbijemy. Pana piekarza zostawiamy, nas już jutro tutaj nie będzie. Jak jutro, dzisiaj jest niedziela, jutro będzie poniedziałek. Tak. I z tego co mi wiadomo, czy już mamy wszystko? Z tego co nie wiadomo, to już mamy wszystko, co jest nam potrzebne. A kurka, nie tutaj. Do podróży pociągiem. Pociąg jest tutaj. Ciekawe takie malutkie to rondko takie. A gdzie ci pracownicy fabryki dostawiają samochody? Nie widziałem tu żadnego samochodu. Jak Kate Walker tutaj przyjechała? Czym? Powozem konnym? Bo widziałem, że przyszła, znaczy przyszła i widziała ten pogrzeb, ale no nie wiem. Może jakąś taryfą gdzieś tam? Nie, no autobusem raczej nie, no, ale może w sumie autobusem do jakiejś, na jakąś szosę. Przystanek w Radilajne, nie? Dobra. Podajmy mu tą bilet. Poproszę o bilet. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Dlaczego nie chcesz wziąć ode mnie biletu? Muszę przestrzegać przepisów, Kate Walker. Nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Muszę potwierdzić twoją zgodę na odjazd. Okay. Ale z ciebie formalista się zrobił, Oskarze. Okej. Okay. Teraz zgoda. Trzymaj. Oto twoja głupia zgoda na uruchomienie pociągu. Dziękuję, Kate Walker. Teraz jest w porządku. Tak, teraz bilet. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Nie rozumiem. Dlaczego nie ruszamy? Mam nadzieję, że to nie ja jestem powodem opóźnienia tego pociągu. Nie chciałbym być niegrzeczny, Kate Walker, ale obawiam się, że nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Jeśli to dowcip, Oskarze, to kiepski. Naprawdę muszę jak najszybciej odnaleźć Hansa Wollerberga. Muszę ściśle przestrzegać instrukcji. W przedziale bagażowym znajdują się 3 puste miejsca. 2 z nich muszą zostać zajęte przez 2 bardzo ważne przedmioty. Pociąg może odjechać tylko wtedy, gdy te przedmioty znajdą się na swoich miejscach. Proszę mi teraz wybaczyć. Muszę zająć się przygotowaniami do odjazdu. Dobrze. Nie chcę łamać żadnych zasad. Okej. Okay. W przedziale znajdują się 3 ważne miejsca. Mamut. I zabawka mechaniczna z Hansem i Anną. I to już wszystko. A ja zapraszam was na wyjątkową podróż pociągiem z Radilajne do... O tym już w kolejnym odcinku. Tymczasem zapraszam was na podróż.
Oto on Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Nie mogę zrozumieć, dlaczego wciąż odmawiasz przyjęcia tego biletu? Wszystko jest gotowe, a maszynista szczyci się... punktualnością. Tak, Oskarze, pamiętam, ale co teraz? O co chodzi, Oskarze? Dlaczego nie wróciłeś do lokomotywy? Jeśli wolno mi wyrazić moją osobistą opinię w tej sprawie, Kate Walker, to natrafiliśmy na problem... A, kurde, tak, zapomniałem o tym. Wykonałem wszystkie niezbędne czynności związane z odjazdem, lecz pociąg nie ruszył. Oskarze, zamieniam się w słuch. Obawiam się, że zapomnieliśmy o nakręceniu sprężyny w lokomotywie. Tylko tyle? Więc zróbmy to na miłość boską. Obawiam się, że nie jestem w stanie tego wykonać, Kate Walker. Pewnie dlatego, że mój proces produkcyjny nie został w pełni ukończony. Brakuje mi instrukcji na tę okoliczność. Dobrze, w takim razie sama się tym zajmę. Mam nadzieję, że nakręcany pociąg nie jest zbyt skomplikowany. Zaczekaj na mnie, zaraz wracam. Wyszła moja brawura. Wyszła moja brawura. Tak, już myślałem, że będzie wszystko zrobione, że nie zapomniałem o tym, a tym razem zapomniałem. Więc dobrze, panie oczy czarnie. I po tej stronie pociągu jest nakręcarka. I to jest, z tego co wiem już, po tej stronie? Chyba po tej drugiej. O, tutaj jest nakręcarka. Tak. I to się robi w ten sposób, że trzeba najpierw wykręcić ten sztywcik. Ciach. A tutaj już komunikacja NFC. Negocjacja protokołu. Ładowanie payloadu. I musimy skręcić nasz klucz Vorarlbergów. No i wracamy. Aha. Jeszcze ktoś. Kate, to ja. Dan, chciałam do ciebie zadzwonić. Tak, tak. Złościsz się na mnie? Właśnie dzwoniłem do Marsona i Lormonta. Powiedzieli mi, że nie wrócisz w tym tygodniu. Ach, tak. Więc kiedy zamierzasz wrócić? Nie wiem. Nic na to nie poradzę. Sytuacja jest trochę dziwna. Może na początku przyszłego tygodnia. Tak, nieważne. Dan, proszę, nie rozłączaj się, proszę. Sprawa nabrała większego rozmachu niż przypuszczałam, a wiesz, jak kocham tę pracę. Wydaje mi się, że nie interesuje cię wcale, że Goldbergowie zamierzają... Tak, to znaczy nie. Chodzi o to... Dan, naprawdę nie mam teraz czasu. Wiesz, że o tobie myślę. Kocham cię, najdroższy. Zadzwonię do ciebie, gdy się czegoś dowiem. Obiecuję, muszę kończyć, bo nie zdążę na pociąg. Pociąg? A dokąd teraz się wybierasz? Kate, to jakieś szaleństwo! Tak naprawdę to nie wiem. Kocham cię, skarbie. Wiesz o tym. Kate! Kate! Dobrze, Oskarze, ruszamy. A oto twój bilet na pociąg. I to chyba tyle na ten odcinek. Wszystko poprawne. Wszystko załatwione. Pociąg jest gotowy do odjazdu. Strasznie mi wstyd. Moja ignorancja zaiste jest niewybaczalna. Mam nadzieję, że nie wątpisz w moje umiejętności, Kate Walker. Proszę, wróć na miejsce, bo za chwilę odjeżdżamy. Nareszcie. I tym akcentem zaproszę was na podróż i do zobaczenia w kolejnym odcinku.